z zakresu lekturowych tematów. No bo trzeba wracać stare do języka polskiego. Tu właśnie udzielę lekcji z języka polskiego. Bohater romantyczny. Co bohater romantyczny jada? Odpowiedzi brak. Co bohater romantyczny pije? Odpowiedzi brak. Gdzie bohater romantyczny mieszka? Adresu brak. Za co bohater romantyczny żyje? Za swoje łzy i krew rodaków. Czym bohater romantyczny żyje? Przeszłością. Co o sobie bohater romantyczny myśli? Że jest nieszczęśliwym geniuszem i tylko permanentnie złe samopoczucie różni go od Boga. Co o bohaterze romantycznym myśli inny bohater romantyczny? Nic. Każdy z nich myśli tylko o sobie. Co bohater romantyczny robi? Cierpi i kocha. Kogo bohater romantyczny kocha? Siebie w cierpieniu. Dlaczego bohater romantyczny cierpi? Dlatego, że kocha. Dlaczego bohater romantyczny się nie żeni? O, to pytanie bohatera romantycznego nie dotyczy. W co bohater romantyczny wierzy? W czym? Najlepiej, gdyby to było samobójstwo. Dlaczego bohater romantyczny jeszcze żyje? Bo jest nieśmiertelny. Niestety, żyje w każdym z nas. Dopisek do ankiety personalnej bohatera romantycznego. Buntownik przeciw rzeczom koniecznym i ostatecznym, którego serce pogardziło rozumem. Przypadek kliniczny, nieuleczalny. Nie trzeba izolować. Izoluje go własna choroba. Niebezpieczny tylko dla siebie samego. Notoryczny samobójca. Groźny, gdy znajdzie publiczność. Dziękuję. No, może właśnie teraz po tym krótkim fragmencie z cyklu wierszy o psychiatrii przejdziemy do innej specjalizacji. Wiersz oparty na faktach. Mój ginekolog poeta. Mówi, słucham? Też macie takie doświadczenie. Urolog poeta. Ale faktem jest to wiersz pisany, ale ja się spotkałam z ginekologiem. Nie, oczywiście, to przecież trudno, żebym ja się spotykał z ginekologiem. Jesteśmy zainteresowani. Mówi, ciąża to nie choroba. Zdarza się. Zgodnie z faktem, że kura była przed jajkiem. Leśnieniem instrumentów zniewala. Lecz nie interesują go ciała. Nie wierzy w medyczne dylematy. Preferuje własne poematy. Uważając za miejsca najbardziej liryczne, fotele ginekologiczne. Odkąd został wydany, liczy się tylko z muzami. Teraz, no też troszkę podobny temat. W łóżku z patriotą. Potrzebuję twojego ciała. Od godziny robię podchody. Nie pomaga bielizna jak reklama sex shopu. Drżąca oczekuje rozpalenia. Lecz pomiędzy nami ziemia. Pieścisz ją, dotykasz czułych miejsc, z nabożeństwem głaszczesz każdą bliznę. Nie mam szans, konkurując z ojczyzną. Może kiedy wywinę orła, będę godna. I teraz moje takie dzieło, jedno z najnowszych. Ero, tyk, tyk, tyk. Wyłącz radio, telewizor, laptop,
Zostaw światło. Lubię patrzeć, jak ciało reaguje na dotyk. Już nas nie dotyka Poli. Rysuję cię oburącz w trójwymiarze. Poprawiam, kiedy zmieniasz rozmiar. To ciekawsze niż transmisję obrad. Otwórz oczy. W źrenicach odbijasz najpiękniejsze fakty. Podgłaśniasz do krzyku szept rozkoszy. Nie wyłączyliśmy komórek. Wibrujemy. Dzwonią dzwonki.